Fundusz roboczo nazywany KOWR Ventures staje się faktem. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa objął większościowy pakiet akcji w spółce utworzonej przez GPW Ventures Asset Management, spółkę należącą do grupy kapitałowej GPW. Wartość akcji nowej emisji skierowanej do KOWR wynosi w bieżącym roku 75 milionów złotych. Docelowo w perspektywie do 2026 roku ma wynieść łącznie 225 milionów złotych. Dzięki zwiększeniu kapitalizacji spółka będzie mogła niebawem rozpocząć działalność inwestycyjną. Będziemy poszukiwali od nowego roku projektów, które wpisują się w naszą strategię agrotech, budowania funduszu agrotech i nasz fundusz ma dość unikalną strategię, że będzie pracował zarówno w modelu funduszu funduszy, jak i funduszu koinwestycyjnego, więc to jest swego rodzaju hybryda. Będziemy mogli dokapitalizować zarówno fundusze, które, którym bliska będzie strategia operowania w obszarze agrotech, ale będziemy również poszukiwali projektów, które moglibyśmy dokapitalizować bezpośrednio. Prawdopodobnie zaczniemy od tych projektów, bo to jest relatywnie łatwiej. Trudniej znaleźć zespół menedżerski, który by zdefiniował swoją strategię inwestycyjną w tym samym obszarze, w którym my operujemy. Według założeń spółka planuje inwestycje w około 40 do 50 firm z branży agritech, opracowujących lub wdrażających technologie z zakresu wzrostu efektywności lub ochrony upraw, czy ograniczające marnowanie żywności. Szacuje się, że część z nich na kolejnym etapie rozwoju będzie poszukiwała finansowania poprzez parkiet giełdowy i tym samym powiększy grono emitentów na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Przychodem GPW Ventures Asset Management będzie roczna opłata za zarządzanie funduszem przeznaczona na pokrycie wszelkich wydatków związanych z jego działalnością. Chodzi m.in. o koszty oceny projektów, zbudowania portfela inwestycyjnego i koszty wychodzenia z poszczególnych inwestycji. Skumulowana wartość opłaty na przestrzeni lat 2023-2026 ma wynieść około 5% docelowej kapitalizacji funduszu.